zastanawiam, czy u mnie to nie jest problem, kurwa, z zjebanym tym procesorem. A, bo ty masz AMD. No. Okej. Teraz zaczynamy. Pierwsze wrażenie z Whitelands. Język napisów. Nie ruski, na pewno. Język audio. Tylko angielski. Co my tu możemy zrobić na początku? Zamów, graj. A gdzie jakieś opcje? Później. Później. A, ustawienie gamma. Przesuwaj suwakiem do momentu, aż czaszka ducha stanie się ledwo widoczna. Nie widzę jej wcale. Dajmy trochę jaśniej. Żeby było łatwiej. Skalowanie. Interfejsu, to jak na konsoli jakbym grał, nie? Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. Two Marine Embassy guards were injured and left. 2 days later, a CIA asset in Central Bolivia provided us with these images. Ale jak jesteś przy osłonie niskiej, to masz pojawiać się w celowniku taka strzałeczka do góry, tak jakbyś miał się wychylić. No, ciekawie jestem. Had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded. Dobra, jednego ze snajperki strzelnąłem. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. Mm-hmm. The cartel is organized into 4 operations. Production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. Trochę miałka ta fabuła. Miałka ta fabuła taka. No, trzeba sprzątnąć kartę. I od razu mi tak mafią zaleciało, nie? Ale tu widać, że fajni to wykorzystali. No wiem, no może wiesz, no tam jest podzielone, ale no tak. Mam nadzieję, że będą jakieś przeploty, zdarzenia i tak dalej, które no, jakoś rozkręcą tą fabułę i nie będzie tylko wiesz, od misji do misji. Po kolei zdejmowanie gości, jak to było w mafii. Wideo. Grafika. Na wysokie nam wrzuciło. Bardzo wysokie.
O, fajnie, że pokazuje od razu różnicę, nie? W ustawieniach. Widziałeś? No, takie fotki są jakby porobione, no. No, zajebiste to jest. Tak to się musisz często zastanawiać, nie? I tak naprawdę zmienia. Dobra, no. Damy. Sterowanie anizotropowe między 16 a 8, nie widzę różnicy na fotce. To wiesz. Zaszanie podpowierzchniowe. Fajne. Fajne te opcje. Możemy puścić od razu test wydajności. Puśćmy, zobaczmy jak to. Jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że go od razu streamuje. Włączyłem streama, prawda? Ja sam FPS-y. Jest 30 FPS-ów. GPU może nie dawać radę. Ale nie dobiło do 100%. 98 widziałem najwięcej. CPU ze streamem sobie radzi. Średnio 28 FPS-ów, trochę mało, nie? No, mam podobnie, więc spoko. Czekaj, bo to wszystko na maksa wrzuciłem, nie? Ten rozbłysk mi się nie podoba. Rozpraszanie powierzchniowe. Jeszcze jeden teścik wydajności. Zobaczymy, czy coś zmieni. Wiem, tak jakby z użycia karty 1200 RAM-u. No powiem, że gra się i tak długo wczytuje, zważywszy na to, że mam na SSD-ku i... ...24 GB RAM-u. No powiem ci, że... Zmiana tych ustawień, bo zdjąłem parę rzeczy. Niewiele daje. Spróbuj zrekartować grę.
Nie, no to bez przesady, to nie ma znaczenia. Się zmieniło, widać, ewidentnie, że widać, że się zmieniło. Ale to dało mi raptem 6 FPS-ów. No. A z karty graficznej VRAM-u zdjąłem gigabyte. Grubo. Ale średnia jest powyżej 33, tak więc... Spróbujmy, zobaczymy jak mi się będzie grało. Jak będzie mi kaliło oczy, to będziemy schodzili w dół dalej, nie? Ja zeszłem troszkę bardzo. No ja mam ustawione tak. Mogę ci powiedzieć jak ustawiłem. Antialiasing wyłączony, okluzja otoczenia... To poczekaj, ja będę sprawdzał u siebie od razu. Mhm. Poczekaj, masz... tak, antialiasing wyłączony. Tak. Też to mam, no, okluzja dalej. Okluzja otoczenia SSBC. Ja mam wyłączone. Dystans renderu wysokie. Niskie. Poziom szczegółowości bardzo wysokie. Wysokie. Jakość tekstur wysokie. Wysokie. Filtrowanie 8. 2. Jakość cieni wysokie. Wysokie. Jakość terenu wysokie. Wysokie. Jakość roślinności bardzo wysokie. Średnie. Rozmycie ruchu wyłączone. Wyłącz. Wyłączone, tak. Mam wyłączone, tak no. No. Głębia ostrości włącz. Rozbłysk wyłącz. Wyłączone, to... wyłączone. Promienia światła włącz. Wyłączone. Później masz rozpraszanie wyłącz, refleks włącz i później cienie włącz. Mam wyłącz. No bo to ładnie wyglądają. Krajobraz ładnie wygląda. Dobra, jest powyżej 30 równo, ja w 30 streamuję, zobaczymy. Jak będzie mnie koliło bardzo w oczy, to sobie zejdę jeszcze. Jest z czego zejść, tak? No to teraz przejdźmy do tworzenia postaci. Mężczyzna. Kobieta. Mężczyzna. Głowa. Twarz. Jest 12 twarzy. 11, no. Ja mam babkę. Tak. Generalnie to ten. Wojna klonów. No. Kogo bierzemy? Snake, to taki. Kolor oczu. No, piwne moje. Zarost, brak? No, szkoda, że zablokowali przy kobiecie zarost. Biznesowa broda. Kozia brudka, kierowca ciężarówki, wąsy. Biznesowa broda. Stanie biznesowa, prawda? Włosy. 7. Kucyk. Podcięte. O, to prawie takie jak moje. Płatę. Irokes. Warkoczyki. Dlaczego są zawsze warkoczyki? Zauważyłeś to? Co? W każdej grze są zawsze warkoczyki. Taka moda. Chyba zostanę przy długich. Kucykiem. Wiedźmin. Kolor włosów. Ty? Mógł być siwy. A jak siwy, jak taki młody jest? Wieku się chyba nie da zmniejszyć, nie? Detale twarzy. O, blizna po brzydzie. Na oku. Wrażenia. To wolna głowa? Nie chcę Czyli wiesz, czyli zresetuję ci ustawienia twoje. No.
Wygląd. Detale ciała. Malowanie twarzy. Że mogę się pomazać na ten. Whiteland. O, fajne tatuaże są. Szkoda, że takie same, ale ładne są. No. Jak mogę oddalić ekran? A tu bluza z kapturem, takie rzeczy można sobie tam wybierać i kolory. No ej, no trochę jest z tym, bo pewnie ubrań dalej nie ma. Są ubrania dalej, Kwipudek? A nie wiem. A czy ogólnie podczas misji możesz się przebierać? Aha. Mamy stroje. Kompaktowy. Siatka maskująca. A, w sensie, że do ten. Do zamierzonego celu można się przebierać. No jest trochę tego, tych ubiorów. On taki brudny ma te spodnie z defaultu cały czas? Ta. O nie. Śnieżny. Bieski. Prasowe stroje. Tak. Losujmy sobie coś fajnego. A to mi też tatuaże. Resetuję. Ojej. Słabe. O, ten jest fajny. Ten mi się podoba. Może zostać. Poziom trudności. Dla doświadczonych trudny, elitarny. Ja wziąłem ten rekrut, czegoś tak wziąłem. Ten najłatwiejszy? Weteran. Trudny poziom, na którym gra Ghost Recon powinna być przeżywana. Elitarny. Dla doświadczonych graczy, którzy szukają więcej... No dobra, to weźmy ten weteran. Zobaczymy, no. To możesz do mnie dołączyć już. W Residenta grałeś? Nie, jeszcze nie. Bałem się. No chciałem uruchomić VR. O, to grubo. Ale jeszcze właśnie coś mi nie wychodziło, więc powiedziałem sobie, dobra, zostawię to na spokojnie. Nie, ja to wiem, że tam się pożygał, tam nie ma teleportu.
been down here a while? I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about 5 years. Means living rough, but as a cover, tak, to są small klucze, a oczywiście będą tam. Będą rozdawane dzisiaj. Nie są to klucze, ale zaproszenia do Bety. I flew in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Huy, Argentina, and drank all the way to Villazón. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. Śmiesznie się lata. I've heard rumors about you guys. Rozdałeś? Grałeś swoje zaproszenie? Chyba jedno tylko. Okay. Jak coś, to mam dwa. Yeah, must have been someone else. Ja mam trzy. To mamy pięć do rozdania. Nie wiem o której. Jak będzie więcej osób? You should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Aktywnych. Is it hard being someone who doesn't officially exist? Z reguły giveaway są tak, jak jest w regulaminie na stronie o mnie. International aid worker. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. Jak się gra? Dopiero zacząłem. To jest pierwsza podstanka w całej grze. Tak? Lecz sobie. Dopiero stworzyłem postać. I przyjemnie rozmawiam. This joint task force is CIA, DEA, and JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of cześć, rebels Black who've been giving Unidad and Sanctuary to duże, kurde, naprawdę. We'll meet their leader, Pakatari, soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to. Giveaway będzie, jak zbierze się odpowiednia liczba osób. Regulamin jest na stronie u mnie. Tak więc kluczy, zaproszeń jest sporo do rozdania. Bądźcie aktywni. Soldiers, this is the help you promised, that Sandoval promised. A single Yankee died, so you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covered ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. No, to jest, are you familiar with the word Cuber, Senora Bowman? Meet Pat Qatari, leader of the resistance group Qataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. Kuba, profesor, dzięki za follow-up. We've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly 6 years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Qataris 26. More than that, our group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he is in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity. Nie powala graficznie. W sensie postacie nie powala. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get a chance to ask. Dzięki za follow-up. Ja Habrahu. Serafin również. I Black Shawarma również dziękuję za follow-up. Thank you.
Come on, fireball. Time to earn your pay, people. Okay. Put on your game face. Dobra, powiem szczerze, że się w PS-u wkuje mnie właśnie, cholera. Ja zdjąłem... End of the day, this is a revenge mission. Nie ma rwania. Widziałeś fałsynka? Czekaj, może... Może mam włączonego. To... A on jest w wideo chyba, nie? Nie wiem. Tak. Fałsynk, wyłącz. Ograniczenie FPS-ów, do 30 mogę sobie ograniczyć. Dobra, wyłączmy fałsynka. Politics in a firestorm of cartel bullets. O, właśnie. First objective. Dzięki. Track down that Santa Blanca lieutenant so we can find him. Dzięki temu jest trochę lepiej. Dobra. Myślałem, że będę się czuł od razu jak w tym, jak w Division, ale nie. Ale nie, jest. Nawet ta postać się inaczej porusza. Troszeczkę. Jest coś innego. Inny ciężar postaci jest, nie? Tak jest. Jeszcze muszę kurde zejść z ustawień, bo to troszkę na dalekich planerach przycina na streamie. Dlatego mu to, że możemy zejść. Iluzji otoczenia z... Zobaczmy tak, jak się tu. Okej, jakby była słaba jakość na streamie, to piszcie, będziemy coś poprawić, tak? Jak jest okej, no to jest okej. Tak, pasażerem mogę być, mogę prowadzić pick-upa. A jak się do niego przykleić? Ciekawy właśnie jestem. Czy auto przyklejania nie ma? Jak to nie ma auto przyklejania? Czy tam jakieś jest, ale no... Tak, kontrolem leżę, ceku tam. Spacja. Spacją się powinien przydajać. U. Z. Drone is airborne. O, dron. Pod zetem jest dron. No jak to widzę mamy. Wow, to jest ręka. O kurde, nie ma przyklejenia się. FPS. Jeszcze prawym jak bierzesz, to jest FPS normalnie. I'll drive. Es hora de dejarse consentir. Es hora de sentir la naturaleza y vivir los encantos del paraíso. Okay. Esperamos el paraíso a venir. No te olvides de ninguno de sobre. Najlepszy wykręcanie i tak dalej. Tak, Aspiu, mamy 5, może 8 zaproszeń. Nie wiem jeszcze jak jeden kolega.
Oczywiście jak będzie więcej osób na kanale, będziemy mieć się losowali. Jak model zniszczenia auta? Pobrudził się, zachowałem. Zachowanie nie wpłynęło na zniszczenia. Rozbija. No fajnie jest. O Jezu, przejechał go. Przejechał go pasażer, to znaczy ten. Stał skulony po wypadku, a jechał drugi go przejechał. Nie zatrzymał się. Ale ta furą, którą ja jadę, to powiem ci, że kurwa to zawieszenie to jest najlepsze, jakie chyba widziałem. Amerykańskie, wyszkowe. 4x4 fury są dobre. W tym pick-upie to już powinienem koła stracić, tak jadę, nie? Nie wiem, gdzie mam jechać, na razie testuję. Testuję auto. Się zaczyna dymić. A co się dzieje, jak giniesz? Jakiś checkpoint? Tak jakby. O, jak fajnie to. Fucking hell. Trochę ciężar aut jest taki. Jak były mega lekkie, nie? Tak. Pudełkowe. Dawaj tą po 50. Stój. Zatrzymaj się. Ready? Open fire. Wysiadaj. Check your targets. We got civilians all over the place. Przyciągaj więcej osób na team, tak? I wtedy na pewno będą jakieś giveaway dzisiaj. O, jaka fajna pura. Jecha. Wszystko jest w regulaminie na stronie o mnie. Bardzo bym poprosił o support z tego, jak wygląda stream. Czy nic nie rwie, czy dobrze jest wszystko ze dźwiękiem. A, byłem świadkiem właśnie wypadku. Chyba spowodowanego moim poznaniem. O, fuck, sami zaczęli strzelać do samochodu. Skąd strzelowałem? Jakiś mam ogień. Nie mogę przestrzelić opony? Powinien opony przestrzelić. O, dachowałem. O. No more tangos here. Można opony przestrzelić? Aspiuk, dzięki za follow'a. Można.
bien, ganaron. Ya está. These promises of equality and transparency, or free education and free healthcare, they are empty hopes that can only be achieved through... Nie no, muszę zejść z ustawieniami, bo to... Miki, dzięki za followa. I'm a fireball. People can only be equal when equality is forced upon them. That Qatari would take the fruit of your labor, take the largest divide what is left between you and your neighbor. GPU obciążone mam 70%, CPU też 70%, jest w nimie. No FPS, FPS tam się nie ma, nie? No dobra, zejdźmy na sam dół. Niskie. Zobaczmy, jak na niskich będzie wyglądało jaka będzie ilość FPS-ów. Contrary to the lies spread by Pakatari and his kind, free markets promote charity, generosity and kindness. When our basic needs are met, it is undoubtedly easier for us. Nie powiedziałbym, że by było lepiej. Nvidia ratuj sterownikami. Nvidia. No mnie nie jest tak źle jeszcze. Ojej, jaka marna woda jest zrobiona. To wszystko czyste całkowicie. Się zdaje, że ma dnie jest sobie na to woda. No słuchaj, no. No ciśnij procka. Śmiesznie, bo teraz ciśnie więcej procka niż... O, zacząłem się strzelać. Your LT is trying to run. Procka teraz więcej ciśnie niż miałem na wysokich ustawieniach, tak? No u mnie jest wykorzystanie 100% teraz. No słuchaj, no miałem 70 wcześniej wykorzystanie, a teraz mam 90, tak więc... Weapons free, weapons free! He's down. Tutaj mam jakieś wsparcie? Czasami tak. Ej, szkoda, że moi nie są zaznaczeni na minimapie. To tak słabo wygląda. Nie mogę... A jak się schować? Muszę ten, tak? A, to nie ten. Kleja się troszkę automatycznie, tak jakby. No troszkę tak. Troszkę tak, bo tak akurat fajnie się przykleja. To muszę być. Jak chcę wciśniesz i gdzieś tam ten. Chowa, jest pan animacja. O, znalazłem jakąś skrzynkę, oznaczmy zapasy. Leki plus 50, to jak z tego. Kojarzysz taką gierkę, State of Decay, były zapasy, o, tam były zapasy. Mogę ciągnikiem jeździć?
Ja mogę traktorem jeździć. Farming Simulator. Jedziemy na farmę. Wydoić krowy, tak? O, jeden skoczył na przyczepę. I farma konopi. Dobra, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało na wideo. Wyskoczmy na wysokie. Fajnie, że nie trzeba gry restartować za każdym zmianą ustawień. Rozmieleć lotno. Jak stream? Czy stream rwie? To co, wbijasz Adam, robimy u siebie u mnie misję, czy? Daj mi sekundę, startuję aplikodą gierkę, chcę się oddać i przychodzę. Także będę na 3 minutki. Nie, góra. Okej. Śmieszne, teraz mam na wysokich ustawienia. Jakbym mógł siebie dać głośniej, nie będzie gorzej. Natomiast mogę przyciszyć grę. Załóżmy na te 50% i wtedy mnie będzie słychać lepiej. Okej, fajnie, że z tym jest okej. Klocka mam teraz zużycie na 70%, dostaję maksymalnie pod opiekę GPU przy tych ustawieniach. O kurde. Życia nie ma, to znaczy jest życie, tylko się regeneruje. Samochody są... Pojazdy są... papierowe takie. Sympatycznie wyglądają. Podobało mi się. Generalnie Nvidia musi nas ratować. Usiądź ponownie. Już nie chcę celować, to jak ja mam się teraz schować? A jak wejdę, to nie mogę się tak ten, tylko muszę z odpowiedniej strony podbiec. Wydajcie, chłopaki. I na resztę. O! System jazdy totalnie arkadowy. Pięć symulacji było GTA. No, znowu przejechałem. Nie patrzę na minimapę. I też mam zasłanię, nie? Ale to nie ma znaczenia, czy jedzie po wodzie. Jedzie po... Po górach? Tak, po górach czy piachu. Prowadzi się tak samo. No może troszkę bardziej się ślizga na piachu, nie? Chociaż...
No fizyka jazdy nie jest rewelacyjna. No może... Może ten... Może to za dużo powiedziane. Zobacz. Fizyki jazdy nie ma. Auto jedzie? Albo nie jedzie. Dobra, już dołączam się do ciebie. Daj mi parę sekund. Ale pod górę mu się jedzie wolniej. No, a to jest taki... Ale to dalej taki, jedzie? Taki, zachowuje się jak koń w Skyrimie. Czyli pod każdą górkę ci prawie podjedzie. No dawaj, napęd na tył. Rzeka. Dobra, jest 4x4. Napęd na tył. Rzeka. Woda po pas. Pod górkę. Jadę. Nie zastanawiam się. Pochylenie 90 stopni. Jadę. Zawiesz. Auto się nie zawiesiło na rurze jakiejś tam przepływowej. Tak. Zawiesiłem się na kamieniu? Czy udało mi się zawiesić? Przykro, Iceman, mi z tego powodu. Naprawdę. Nie fajnie, jak rodzina się na tobie zawiodła. Nie, dobra, nie, ja chciałem wysiąść. Ja chciałem wysiąść! Nie strzelaj do nich! I tyle było po cichu. Pani. Esa mierda era para nosotros! Mata señorita mismo ese re cabrón! You're on to us. Watch out. No to tyle zrobiłem po cichu misję. Zobacz. Nacisnąłem F będąc w samochodzie. No to ładnie się zrobili do skrytuka. Bo broń mogę zmienić. Nie mam... Skąd mam snajperkę? No potem sobie w tych... Jak masz tam, gdzie masz amunicję, to będziesz też i... Wciskasz i masz inwentory. I podczas inwentory masz... Poczekaj, bo mam ścięcie. Spację nacisnę. Ups. 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 Uwaga, wystąpił błąd. Ghost Recon. Aplikacja przestała działać. Pomóż nam. Wywaliło cię? Tak. A ja akurat chciałem cię do tego dobijać. To weź jeszcze raz wpal. Grubo. Ale to beta. No to już okej. No problemy techniczne i tak dalej. Zrozumiałe, nie? Very fast. Hey guys. My name's Seven, I'm the Associate Development Test Lead. I'm Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. No cóż, zdarza, no. Zdarza się, tak? To beta. To w każdej becie przecież musi... Spotkaliście betę, w której was nie wyrzuciło? Gry? Spotkałeś grę taką? Jeszcze raz? Spotkałeś taką betę, z której by cię nie wyrzuciło w trakcie grania? Pamiętam, ogólnie. Nie pamiętasz takiej, nie? Ale działo się innego sprzy rzeczy. Now on behalf of the whole development team, we want to wish... No, sama wskazuje beta to beta.
Tak. Dobrze, że teraz filmik da się skrócić. Reklamy. This is Operation Kingslayer. Listen up. Our field of operation is. Zapomnienie, co ja tu robię w tej Boliwii. Dziewięćdziesiąt podpowiedzi jest do przejrzenia. Jestem. Załadowało ci się? Przyładuję. Jeszcze ładuję. Mogłem ustawić, zmienić ustawienia sesji, w sensie, że mogłem dać niedostępne, że chcę sam. Dobra, już jestem, już możesz dołączać. Teraz możemy zrobić to po cichu. Ty, jest motor, jest motor. Dołączaj, ja przetestuję motor. A jak podnieść koło w motorze? Pewnie tylko na padzie. Bardzo śmieszne, wiesz? Albo musisz mieć taki układ palcy, że kurwa to jest... Dobra, odchylenie. Jak jest odchylenie? Kontrolem. Dobra, widzę cię. Nie? Cześć. Uwaga, uwaga. O kur... Przeskoczyłem. No, na padzie można. No tutaj też, kontrolę. Powiem ci, że fizyka jazdy motorem jest lepsza. Lepiej mi się jeździ motorem niż samochodem, w sensie... Jest taki efekt żużlowy, nie? Dodany. Jeździłeś już? Jak GTA. Ale nie idzie spać z motoru. Spróbuj spać z motoru. Mogę sobie po górach kopić. Najmniejszy. Uwaga, będę spadał z motoru. Nie. O, spadłem. O kurwa, dobra, ale lecę. Ale lecę. O ja pierdolę. O ja, jesteś pobijany? Tak, poleciałem jak ten... Poczekaj, jadę do ciebie. Jak małyż poleciałem, kurwa, stok. Skok, nie, jak on ma? Stok, tak, Kamil? Da. O kurwa, ale zrobiłem 360. Poleciałem tak jak Kamil Stoch na ten, na wielkiej skoczni. Czekaj, jestem już blisko ciebie. Nie zdążysz, 17 sekund. A jaka animacja? Ile sekund? Trochę fizyka się zjebała. Ile sekund? 4, 3, 2, kurwa! 1. O, nie mogę się podnieść. Poczekaj, wybierz sojusznika, przy którym chcesz się zacząć. Max, czekaj, ja cię mogę cię podnieść. O, mogę cię podnieść. A mogłem wybrać sojusznika, przy którym chcę zacząć. Poczekaj, możesz mnie podrzucić? O nie. Ale motor gdzieś zgubiłem. Czy gdzie mamy jechać? Kura. Grubo było. Muszę poczekać. Nie możesz wejść? Ten. No nie mogę, no nie mogę, no jednoosobowy. Ale wycierana jesteś? Nie. Zapierdalać z buta, no. Weź no przyjdź samochodem po mnie.
Dam teraz 60 FPS-ów. Uiii, 50. Jakim kurwa cudem? Biegniesz? O, chodź, motocykl jest niedaleko. To chyba mój. Widzisz tą ikonkę? A, to kurwa, tam się nie... Wpierdolisz się, spokojnie się wpierdolisz. O, skończyła mi się stamina. Widzę ciebie. Dawaj. No, beta. To pytanie, czy coś się zmieni po becie. Dawaj tędy. Widzisz? Tędy? No. Tam gdzieś jest mój ten? Tak. No to widziałeś, ile przeleciałem? Zobacz, koń w Geralcie. Nie, w Skyrimie. To co, w Skyrimie? No i na lewo. Gdzie na lewo? No na lewo biegnij. A, widzę motocykl, no. To ten mój, ty. To ja tak poleciałem, widziałeś ile? Ile jechałem do ciebie, miałem chyba 800 metrów. I przeżyłem. No nie, teraz ja się zawiesiłem motocyklem, a nie. I przeżyłem, kurde. Mogłeś mnie zreanimować jeszcze. No tak, gdybyś się nie zespawnował, to bym miał jeszcze punkt dodatkowy. Chyba. Dobra, dawaj, za mną. Ale ciężko, bardzo ciężko z motocyklem. Czekam na ciebie, będziemy razem jechać. Aha. Zjebałeś się. Tak. Czekaj, jeden do ciebie. Oh, fuck. No dobra, może trochę łatwiej. Z motocyklu spaść. No nie jest to GTA, ale... W kamieniu jestem. Głową w kamieniu. Nie, u mnie leżysz normalnie jeszcze. To u mnie jestem, no, w kamieniu. Pada mi się o wiele przyjemniej gra. A, poczekaj. Weźmy pada do ręki. Ja mam pada też ulubionego. Mhm. O kurwa. Jezus. Żyjesz? Oczywiście. Dobra. Lepiej mnie goni. Skrótem dopierdzieliłeś. O. Dobra, możemy już tutaj się wbić na skróty, zobacz, do rejonu. Na razie próbuję... Podjechać? Tak. Musisz mnie dogonić trochę. Ale nie, chodź tutaj, możemy już wjechać na skróty. Wejść chyba. Wjechać. No tutaj gdzie jestem, to można wjechać. Zobacz. Kurwa, przydał mi się dron. A. Już tam wjechałeś. Wjeżdżam. Eyes on the target. Let's move. Co? Dobra, trzeba zostawić motocykle już. Przy skałę. Czekaj, bo się zaciąłem się. Użyję drona, zobacz jak tam jest sytuacja. Fizyka jest tragiczna. Pojazdy za lekkie. O, po motocyklu. A nie, został. Użyłeś drona? Zaznaczasz cele? No. Co ja tu mogę zrobić? Mogę sobie zmienić broń? Nie, nie mogę. Przy tym możesz zmienić. Przy skrzynce? Tak. Fajnie, dużo broni jest. Ten cel to żółte, tak? Niektórych musisz przesłuchać, a niektórych musisz ten... Zabić. Ale... Czerwoni to są do zabijania oczywiście. Żółty, nasz cel jest żółty. Widzę jakiegoś gościa w wieży strażniczej. Masz snajperkę z tłumikiem? Ten biały jest do przesłuchania, poczekaj. No, masz snajperkę z sterownikiem? Mam, ale od tej strony idziemy. O, mam, dobra. Mam pistolet z tłumikiem, to już coś.
Ale masz wszystko z tłumikiem chyba. Nie, no weź nie się wycofać troszeczkę, bo idziesz w złym kierunku. Tak? No, bo on jest na górze, tu mamy, musimy go w tej strony pojechać. Dawaj za mną. A żeby sprawdzić, czy masz tłumik, to weź wciśnij I. Wow, ty już rozkminiłeś. Karabin szturmowy. No. Jak masz, to klikasz sobie na nim F i masz części. I patrzysz na wylot lufy, czy masz tłumik założony. O, no jest. No dobra. Fajnie. A tłumik ogólnie możesz zdjąć i założyć. Podoba w każdej chwili na broni. Podoba mi się. F literką. Zrobię to jeszcze raz. No, to powiem ci szczerze, że kustomizacja broni stoi na najwyższym poziomie. Ładnie, jest ładnie zrobione. Poczekaj. Sprawdzę dronem, czy nie mamy żadnych super innych tutaj w okolicy. To mi się podoba. To naprawdę fajnie wyglądało. A tutaj nie przyjdziemy? O, zobacz, patrz. Poczekaj, nie, będziemy mieli za sobą. Patrz, warto ich odciąć. Ale to chcesz wszystkich zdejmować? Ja chcę tylko do celu się dostać. Ale mogą nas zauważyć, poczekaj, już... To zróbmy tak, żebyśmy zdjęli tylko część. A nie wszystkich. Okay. Pięknie mi oznaczyłeś, ja tutaj już mam... Ale... Musisz kucać, wiesz. No. No jestem w takim miejscu, że tylko jest jeden. Ale jak jedynek jest tam dwóch? Q oznaczaj cel. A Q oznaczam? No, że chcesz na przykład tego sprzątnąć. Tak jak, tylko tego białego nie sprzątaj. Czekaj, ja sprzątam tego gościa w tym. To tylko tamtego jednego trzeba sprzątnąć, białego trzeba przesłuchać. Tak, dawaj blisko białego. Tyłem do mnie stoi. Tak, bo rozmawia. Dobra, zdjąłem. Zdjąłem tamtego. Podchodzisz i ja. Tylko uważaj, nie zabij go, muszę go przesłuchać. Cześć. To przesłuchajmy go jeszcze. Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. No entiendes? Chill the fuck out, cabrón. What do you want? Amaru. Where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Tu masz ammo, jak chcesz sobie zmienić ewentualnie broń. He's not gonna last long in your torture. Tam. Dobra, teraz potrzebujemy iść na mapie, zobacz jak daleko. Poczekaj, bo wezmę sobie ten. Drugą broń warto mieć snajperkę, bo fajnie sprząta się z daleka. A one są pozamykane. Więc co jest zamykane? Płótką mam bronię. No bo są niektóre poblokowane. A jak je odblokować? Z czasem. Let's get moving. The cartel isn't gonna wait around for us to track down and rescue Amaru. Karabin snajperski. Dobra, pierwszy karabin snajperski. Rusznikarz. A nie jest opisane jak. Zbadaj Litakue, aby odblokować. Aha, zbadaj La Cruz. Zbadaj coś tam i tak dalej. Na razie snajperki mam pozablokowane, tak więc tylko sobie spróbuję edytować MP5, żeby dać jej jakiś celownik inny. Jakiegoś zoom scope'a, red dota czy coś? Nie? Nie? Kurwa. Jebaniutkie. Jak się trzyma. Cóż, niewiele mogę edytować, mam wszystko zablokowane. Mam go zabić? Możesz. O kurwa, przeżył. No widzisz? Jeszcze jeden jest. Czemu nie walisz z karabinu, tylko z tego? Nie wiem.
Przecież karabin też masz. Nie wiem. Ten masz mniejszy zasięg. No pewnie tak. Dobra, to bierzmy jakiś samochód i spadajmy. Ale dziwne, bo ani alarmu nie wstrzeli, nie? Żadnego, ani... No bo nie, akurat nie było ten. Uważaj na czerwone samochody, jak będziesz widział. Jakie? Czerwone? Czerwone, tak. Dobra, mam jeepa jakiegoś. Czekaj. Radio Santa Blanca con DJ. Dobra, a jakie radio? Nie mam wyboru rad. Plebe! DJ Perico playing that music that makes your cool. Dobra, ile tam mamy? 2 km? Tak, tylko czekaj, to jest... A, gdzie jesteś? No już pojechałem. A, to ja wezmę motocyklem. Jeepa nie można spać, wiesz? No nie, to tak, w twoim przypadku to ci się przyda. To mi się nie będzie podobała ta gra. Myślisz? No. Tu trzeba jechać autem. Od punktu do punktu. Rozumiesz? Trzeba czekać. I z ludźmi nie walczysz. To takie miałkie jest. Myślę, że jak zasięg renderowania bym zmniejszył, to by było całkiem nieźle. Spróbuj. Bo tak widzę, że momentalnie ma po 60 fps. No na motocyklu się zajebiście jeździ. Gdzieś ty kurwa wypluł? No już jestem pod tym. Spadłem z motocyklu, ale żyję. Ratować cię? Nie. Nie, właśnie przeżyłem. Deszczyk pada. Metrów mam do helikopteru. Tam jest, to jest akurat misja. Widzisz, powoli... Zostawiaj, nie przejeżdżaj tylko przez ulicę, bo tam są już wrogowie. Wrogowie tam? No ty w ogóle nie robisz rekonansu za blisko tego. Czemu nie robisz rekonansu? O, no bo nie widzę, że tu wróg będzie. No 300 metrów masz do celu, to wiadomo, czy się wpierdasz na wioskę. Oj, dobra, już, robię rekonans. Nie krzycz. Zobacz. Samo, drona samo zaznacza, o. Umiejętności, to są umiejętności. Trzeba uważać na... A to są jakieś zakłócacze dronów? Nie, kończyć masz zasięg anteny i zasięg baterii. O, tego tak jest. Fajnie. Dobra, tam musimy odbić typa. Ale to co, robimy im rozpierduchę, czy...? No właśnie, patrzę, jak tak jest, że trochę frontalnik jest dużo, bo powinniśmy od tyłu zaś, od tych beczek. Widzisz, od tych? Czy podbiegamy, kradniemy helikopter? A tu nie kradziesz helikoptera. Ale możemy ukraść helikopter i helikoptera rozwalić. Co? To jest mega trudność, że przy naszych FPS-ach jest no, ciemno. No, nie wiem, jest lepiej. O, zajebiście, że będzie ciemno. V to masz noktowizor. Mhm. Ja czyli co, tamten lewej... cel pierwszy? A, tak mi oznaczyłeś. Znaczy ja bym poszedł od lewej strony. Czerwony samochód. No.
Ja bym poszedł od lewej strony, Dante. No to idę. Tylko uważaj, bo tam nie sięgnęła już drona, więc może jeszcze być jakaś ten... grupka ludzi, więc... To schowam się i tutaj sprawdzę jeszcze. O, obejrzałem teren za plecami. Okej. W ogóle możemy zejść od tyłu całkowicie. Wtedy ominiemy wszystkich. Poczekaj, na czym ktoś... A, kurwa, jest jeden koleś w środku. Od tyłu, jak wejdziemy, to ominiemy wszystkich. Wejdziemy po cel. Wejdziemy tyłem. Nie wiem, czy nie musimy go wyprowadzić. Dobra, no ale tak jak mówisz, to możemy spróbować. Całkowicie tyłem. Jak będziecie widział, to po prostu kładź się na ziemię. Chyba drona mi widział. A, no to musisz ku... To panie. Ale moglibyśmy jakiś pojazd podprowadzić. A tam jest wpływ pojazdów. Dwóch mamy gości, widzisz? To możemy teraz... Czekaj, bo go nie widzę, mam... Już dwóch jest, tylko no ja go nie zabiję z tej odległości, tak więc musimy tutaj jeszcze. Kurwa idzie! Cofnij się! Kurwa tamty nie koleś! Sorry. To już po cichaczu. Nie widziałem go, jak go zobaczyłem to już. A jeden spierdolił chyba, co do niego strzelałem, nie? Tak. No i tyle było po cichu, nie? Jest jeszcze jeden. Pilnuj wroga, czy pilnuj tego? Czysto. Dobra, to bierzemy helikopter i spadamy. No. Tu masz weapon case do wzięcia, weź sobie. Gdzie jest? Tu gdzie jestem. Powinieneś mieć chyba weapon case, czy nie masz? Taką okay, niebieski pistolecik. To pas oznaczyłem. Masz niebieski taki pistolecik tutaj? Mhm. No to masz ten, amunicję. Czy części do broni. Super. Wiecie, helikoptera na to. Masz, a gdzie kogoś się zostawiłeś? Dobra, jest. Idzie tam. Musi wejść. I musimy go dostarczyć. Te 3 km to jest ten koleś, gdzie mamy dostarczyć. Dziwnie się lata, nie rozpierdol nas. Cześć, Norika. Słyszysz mi teraz w grze? Słyszysz mi teraz w grze? Tak. Podwójnie? Dobrze czy źle? Nie, normalnie. Nie słyszycie w grze. FPS-y, że czy na Twitchu chyba Twitch traci, albo gra, no gra i Twitch, Twitch i gra. Do góry! Bo oko grabasz, latanie helikopterem jest taki sam miałkę i ten... Pudełkowe jak... Jak w GTA? Gorzej. Jak... Nie wiem. Tu jest gorsze, to w GTA kurwa, to ulubiłem latać. Tak, tu się gorzej lata. Ogólnie gra jest kurde zrypana. Pomimo, że bez znaczenia na ustawienia po prostu strasznie żre. Bez zasoby. To będziesz miał max low czy max high. Mogę popróbować coś jeszcze na tym czy zmienić, ale... Kurwa, jak kołyszesz! No sprawdzam jak się lata, nie? Ja się pożygam. O! Za wcześnie wysiadłeś. Ja już kurwa wysiadłem, bo się boję z tobą latać.
To lata się jak tym, jak modelem takim domu co masz, nie? Te. Erceki. Ta, erceki, jak ercekiem się lata. Zabierz ekipunek. Zobacz, jakie błotą case znalazłem. Iść, karabin snajperski. No. A czy próbowałem wyłączyć standardowe pierdoły jak AA i coś tam? Zobacz, jakie są ustawienia. O, antalizing jest włączony jeszcze. No dobrze. Przepraszam. A później są średnie, wysokie. Włącz. Generalnie testy tak słabo wygląda wizualnie. Podejrzewam, że póki co jest to powód braku sterowników NVIDIA jeszcze do tej gry. Nie było aktualizacji, mam nadzieję, że zrobią, uratują temat. No póki co jest słabo. A misja była no taka... Jak grawasz, oceniasz misję? No taka, no okej. Okay, no. Krótka. Padliśmy, zrobiliśmy swoje... Santa Blanca is not the most gracious of hosts. Zostawiłeś go? Tak. Grywano się jak... Demons, they had questioning me. Łatwo było. Strzelaliśmy do wszystkich. Wcześniej udało nam się... Po cichu coś zrobić, ale... Dawaj, jest konwój obok nas. Rozpierdolimy go z helikoptera. Ciężko powiedzieć. Trzeba pograć trochę. Nie chcę oceniać grywalności słabo, bo za krótko grałem. Fizyka pojazdów jest do dupy. Mam filmik, grawasz. Nie wiem, czy go mogę przerwać. Mogę, dobra. Do dupy z fabułą. Znikli. Ten konwój. Dlaczego nie mogę strzelać? Bo wsiadłeś jako pasażer. Kurwa, uciekli nam. To chcę, to jest. Na dół. No to weź, wyląduj, usiądę jeszcze inaczej i będę strzelał. Czekaj. Dawaj. Usiądź jako co? No tu w tył. Dobra. Tak mam strzelać na pałę? Nie no, do tych co ochraniają. Tak, co mają działka, widzisz, że stają przy tym. Tak, widzę. O kurwa. Ale oni chyba strzelają lepiej z tego, wiesz? Chyba muszę spierdzielać. Czy ty gadasz? Rób odwrót. Uciekli poza strefę, kurwa. Let's go ahead and loot the truck. We're clear. No kurwa, tutaj też są wrogowie. A to właśnie tu robiłem misję. Co ty dobiłeś? Tutaj jest kurwa też dobre. Ale ty musisz wybrać chyba misję. No tak, ale żeby zrobić misję, to ja muszę podejść do tego folderu. Mam oznaczonego. Do którego? No to już tutaj jest, tam gdzie przeleciałeś nad tym. A nie, to a to masz żółte M, misję wybierasz sobie na mapie, zaznacz nam, żebyśmy ją widzieli. Mapie. Aha. Mapa jest. Biorę najwyższy punkt. O kurde, no nie gadaj, że to takie duże. O jest. Mapa jest pokaźna. Nomad, I've got Pacatari on the line. Sounds like he needs our help. Chcę przyznać. Put him through. Hola, compadre. No to ważne dane, proszę. Misja zaznaczona. To czekaj. Właśnie dla ciebie briefing misja. To jest A, tak? Tak. Właśnie briefing misji leci, tak więc...
There is a cartel supply convoy passing through the province soon. Capturing it would give my people much needed supplies and restore their morale. Can you do this? Consider it done. We're taking orders from Pat Qatari now? Qatari needs this convoy. We are gonna give it to him. The more he depends on us to get shit done, muszę przerwać na chwilę stream, bo to jest...